Witajcie. Cześć. Czy singielki są szczęśliwe, czy nie są szczęśliwe? To pojęcie nam się bardzo już tak przyjęło. Fajna rzecz, że zamieniliśmy na nie takie durne, których nie będę już powtarzała, niegdyś używane. Właśnie warto nie powtarzać rzeczy, których nie chcemy, bo jak powtarzamy, to je gruntujemy i przydeptujemy. Więc fajne jest to, że zdajemy sobie sprawę w dużej mierze, jak ogromnie zmieniła się świadomość, samoświadomość kobiet na temat własnego życia. Oczywiście pewnych odłamów, pewnych grup, pewnych środowisk. I to tak ciekawie w poprzek różnych warstw, różnych środowisk. I dużo bardzo kobiet, które kiedyś by miały poczucie, że jak nie będą żoną, no to nie będą, czy partnerką, to nie będą, jakby to powiedzieć, ustawione w życiu, czy nie będą się liczyć tak, czy będą miały gorszą sytuację jakoś, mniej wygodną, narażającą na coś. Teraz już tak się nie czuję i z powodów bardzo wielu ważnych, które przyszły do nas z krajów większego niegdyś dobrobytu i świadczą o tym, że dobrobyt u nas też rośnie, ponieważ, moi drodzy, mam nadzieję, że to sobie z tego zdajecie sprawę, że im bardziej jesteśmy w stanie sami sobie poradzić z mieszkaniem, z wynajęciem mieszkania, z kredytem, z kupnem wyposażenia, z wyżywieniem siebie, ubraniem siebie, że tak powiem, czy w ogóle taką całą otoczką normalnego, codziennego życia, tym mniej potrzebujemy mieć do tego parę. Że w związku z tym dobieranie się w pary w bardzo dużym stopniu jednak wiąże się z uczuciami, prawda, z ważnością dla siebie, z tym, że ktoś z kimś chce się podzielić sobą i że właśnie z tą osobą, a nie w ogóle ułatwić sobie życie. Bo myślę, że to jest ogromna zmiana obyczajowa. Małżeństwa te takie, wiecie, mieszczańskie przez takie chyba ze 200 lat to tak trwało, polegały naprawdę na firmie. One nadal niektóre dalej polegają na założenie wspólnej firmy, fabryki, sklepu, tej rancha albo innego interesu, który prowadzimy razem, zarabiamy razem, wspieramy się w tym sensie, że ona na przykład księgowa, a on od spraw zarządzania albo odwrotnie i że są naprawdę sobie potrzebni, a potem jeszcze wciągają w to rodzinę. No i wtedy rzeczywiście trzyma ich ten interes i nazwisko, albo połączenie, prawda, nie wiem, nazwiska z majątkiem, albo prestiżem, albo pozycją i tak dalej. To się ciągle dzieje oczywiście i to jest dla ludzi nadal ważne, że sobie swój byt na przykład poprawiają dzięki splątaniu się z kimś, kto ich wzbogaca albo podnosi jakby wyżej w hierarchii. Natomiast dużo bardzo ludzi czuje, że jeśli nie ma interesu emocjonalnego, to jest dobre słowo, chciałabym, żebyście się w ogóle oswoili z czymś takim, że słowo interes emocjonalny nie jest niczym dziwnym. Po prostu my naprawdę działamy w zgodzie z naszymi wewnętrznymi interesami. I jeżeli kogoś potrzebujemy, no to go szukamy, albo się rozglądamy, albo przynajmniej reagujemy na czyjeś propozycje, a jeżeli nie, to sobie po prostu na przykład żyjemy sami. Jest też dużo badań na temat, że dużo trudniej żyje się samotnie mężczyznom. Też to chyba większość z was już wie, że żyją krócej, że są bardziej chorzy, kiedy są samotni, że mieszkania mają niepourządzane, albo że one są, prawda, takie, wiecie, no to groteskowo, zabawnie wyposażone w dwa kubki czy dwa kieliszki do wódki, jak kumpel przyjdzie, prawda? Dziewczyny, które mieszkają same, które chcą wtedy być, bo podkreślają to bardzo świadome, singielki bardzo to podkreślają,
że one chcą być z kimś wtedy, kiedy one zechcą z tym kimś być, bo to będzie osoba, która im odpowiada, pasuje, jest dla nich interesująca, ciekawa, bliska i jakoś chcą bardziej wtedy być z kimś niż ze sobą. A gdyby tak miało nie być, to one nie chcą być z kimś, żeby się nie przystosowywać, żeby siebie nie zmuszać, żeby nie mieć do siebie poczucia, że ja mam się odsuwać na dalszy plan. Część ludzi to nazywa egoizmem, co oczywiście jest egoizmem, bo egoizm nam dyktuje nasz własny egoizm, czyli chęć bycia w jak najlepszej, komfortowej sytuacji. Nam dyktuje to, czy chcemy z kimś być, czy nie chcemy. Osoby, które chcą z kimś być i chcą mieć męża, dzieci i pieska, też są egoistkami, prawda? To jest, ja myślę, że w ogóle taki podział pod tytułem, że te, co są same, bo im się nie chce wydatkować energii na nikogo innego, tylko na siebie, to są większe egoistki. To jest taki argument, no, żeby je tak troszkę, prawda, nie wiem, pozbawić poczucia wartości, żeby je umniejszyć. Jeżeli jest tak, że według ludzi, którzy są za tak zwanymi tradycyjnymi związkami, w ogóle za taką tradycją, prawda, bardzo katolicką, że 3K, czyli prawda, Kinder, Kirche i Kiche, czyli kościół, dzieci i kuchnia, no to przecież jeżeli uważają, że to jest najwyższa wartość, to cudnie, niech tak żyją. W ogóle po co wtedy umniejszać ludzi, którzy żyją inaczej? Jeżeli ja się czuję dobrze, to ja nie muszę mówić, że komuś, że ktoś, kto żyje inaczej, żyje gorzej, bo to jego wybór. Ale często tak jest, że kobiety, które chcą być żoną, matką i gospodynią zajętą w domu, na przykład jeszcze te słynne takie, wiecie, opozycje, czy dzieci, czy kariera, no i chcą mieć dzieci, bo to jest dla nich kariera. I mówią do tych, które nie mają dzieci i robią karierę, że to są karierowiczki. No, na litość boską, słuchajcie, no, z faktem jest, że też dziewczyny, które wybierają czasami nieposiadanie dzieci, robią kariery, czasem mówią o tamtych kury domowe. No i jedna strona sobie daje, że tak powiem, tak wiecie, ho, 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 i druga sobie daje ho, 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 ko, ko, ko. Po co to robić? Nie ma absolutnie, moim zdaniem, żadnej potrzeby, ponieważ możemy się ucieszyć, że ludzie mają różne rozwiązania. I to jest tak, że jeżeli ja nie jestem od matematyki, to na pewno ktoś będzie, rozumiecie? Jeżeli ktoś nie jest od języka polskiego, jak to się w szkole mówiło, to na pewno ktoś inny będzie. I całe szczęście, prawda? Jeżeli ktoś jest motoryczny i cudownie biega, to nie znaczy, że wszyscy mają biegać. Ani że jeżeli ktoś jest bardzo takim uważnym i szalenie skupionym badaczem czegoś tam pod mikroskopem, to że wszyscy to mieliby musieć robić. Po co? Mamy wspaniały świat, który się da podzielić pomiędzy wszystkich. I teraz singielki, które są nieszczęśliwe, bo przecież ponieważ mówimy właśnie albo samodzielne, albo singielki, no to mogą się też czuć źle, że właśnie żadnego takiego chłopa dotąd nie spotkały, co to by go chciały. Ja czasami, żeby on jej jeszcze chciał jednocześnie, prawda? Co według słynnego powiedzonka, że w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. No bo ona mówiła, jak się zdarzy, to będzie. Ale mają do tego inny stosunek, te, które są z wyboru, które są, powiedziałabym, z takim podbiciem, prawda, nie wiem, no jednak trochę intelektualnym i takim rozumowym, takim wybranym, że wolność człowieka na tym polega, że zdaje sobie sprawę, że nie zawsze jest mu łatwo i przyjemnie, ale woli być wolny, prawda? Ale ktoś może woleć tak zwane, trochę mi się tu pojawia ten takie przeciwstawność ryzyka i bezpieczeństwa. Z tym, że zobaczcie, ryzyko jest zarówno w podejmowaniu związku, jak i w niepodejmowaniu związku.
poczucia bezpieczeństwa nikt nam nie zapewni, ani nie da gwarancji, jeśli my same w sobie nie mamy takiego poczucia. Nieszczęśliwe, samotne czy pojedyncze kobiety są wtedy, kiedy nie cieszą się swoim życiem. Natomiast kobiety, które mają związki, też się bardzo często nie cieszą swoim życiem. Wolą mieć ten związek, ale na przykład ten związek jest dla nich źródłem często wielu przykrości. Nie mówię, że zawsze, bo broń Boże, ale wiele razy tak się dzieje. I one wtedy mówią, no tak, ona jest sama, ale ja przynajmniej mam męża, prawda? I w ogóle znowu się robi, znowu się, ona może wychodzić, ona może sobie pojechać gdzie chce, ona ma przyjaciółki, ona się nie ogranicza. I to jest to, co kiedyś już wam, i będę powtarzała, chcesz to, co robisz, wybrałaś taką sytuację, ma ona dla ciebie plusy, opłaca ci się, to jest takie słowo, które warto, żebyśmy też świadomie używali. Opłaca się, to jest z pozycji dorosłego, o czym wam kiedyś może osobno opowiem. No, omijaj to, to się z tego ciesz, prawda? I nie chciałaś mieć związku, jak to mówisz, byle jakiego, też się z tego ciesz. Spotkasz związek, sprawdzisz go sobie, będziesz go miała, cudownie. Nie będzie ci się podobał. To nie jest tak, że świat się przeciwko nam zawziął. No bo na przykład dziewczyny mówią, zawsze spotyka mnie tego, kogo trzeba. To jest osobny temat, z czegoś to też wynika, ale zawsze jest taka sytuacja, że mogę to wszystko, co poznałam, co przeżyłam, co jest moim doświadczeniem, obejrzeć, lepiej zrozumieć, ponazywać, zdać sobie sprawę i podejmować decyzje albo nowe, albo takie same. Wolno nam żyć tak, jak chcemy. Czemu tego nie używamy? Więc jest taką... No czasem wiem, że używam, ale za rzadko. Używajmy tego naszego życia w taki sposób, żebyśmy mogły sobie powiedzieć, mniej więcej wiem, co robię, mniej więcej. Nikt nigdy nie wie wszystkiego. Też się nie łudźmy. Trzymajcie się siebie najbardziej. Trzymajmy się siebie, bo to jest baza wszystkiego. Całuję was.